tutaj teraz dość ciekawą sytuację. No znowu, nie wiem, jakoś z Divizji to zazwyczaj widzę, że mamy bliskie pozycje powietrzne na tej mapie. Aha. High-ow już było. Tak, czyli już chłopaki wiedzą obaj, gdzie są. No i nie chcę być tutaj prorokiem jakichś nudnego obrotu spraw, ale ja się spodziewam, że niestety będziemy znowu świadkami walki między Lingami i Banelami. Znaczy, Chociaż. Znaczy, obaj gracze teraz mają. mecz ostatniej szansy. Mają mecz ostatniej szansy, dokładnie. No więc może będą próbowali jakoś bardziej ostrożnie zagrać. Znaczy, liczyłbym na jakieś cheesy z obu stron. Bardziej myślałbym na te właśnie, wiesz, bezpiecznym 15 spawning poolem, co właśnie mamy w tym momencie miejsce u obu graczy. Potem ekstraktor, co również ma miejsce, i potem jakieś, nie wiem, no właśnie, potem królówka, jakieś dwa królery, żeby po prostu to wybronić, właśnie taki pierwszy push lingami, a potem jakiś, nie wiem, exp tutaj. Exp, no i tam też jakieś dwa królery, no i potem mamy taką makro grę. Aczkolwiek, no nie wiem, jakie na pewno będą właśnie pójściem, tak mi się daje. Tak jak mówiłeś, znowu linki, potem banele. A potem się zobaczy, pewnie rołcze. A potem się Ha. zobaczy. Crawler już u Mariusza powstaje. Bardzo szybko tak naprawdę. Tam tylko dwa lingi są w produkcji u Tkaicza, Mariusz zresztą widzi. Nie stosuje się w ZVZ takiego czegoś jak, no nie wiem, w środku bazy makrohacza. Żeby tych lingów mieć więcej, żeby może docisnąć. Znaczy, makro hatcha jest fajna, ale nie w takim początkowym stadium gry. Może jako tam trzecia hatcha, tak? W sensie. Od razu Bane Ignest u Mariusza. Nawet nie zrobił lingów. Może jakiś taki, wiesz, po drugim, po expie rodzaj makro hatchy zrobić, tak? Ja też tak często stosowałem na Mariusza, jak i na chociażby też ciebie, ale ty to ładnie wybraniałeś. I to jakoś wyglądało, tak? A no, takie typowe z wizji robienia na przykładowo trzeciej, drugiej haczy jako makro, no to jest trochę mijające z celem. Kejczu zobaczył tego Bending Nesta, ale on u siebie robi rocze. I to jest pytanie, które zadałeś Pawle. I Czy to to jest nie byłoby odpowiedź. lepsze? I to w tym Zobaczymy momencie, właśnie. to jest idealny timing, tak? Mamy już Roach Warrena i możemy robić Roacha. I w tym momencie, Pawle, Sześć sztuk. jest to idealna kontra. Idą te lingi, jest już Bending Nest. Zobaczmy, czy zdąży się. Widzisz, to jest właśnie dokładna odpowiedź na to pytanie, które zadałeś. To jest idealny timing. Te rocze powinny zablokować rampę, czy co powinny zrobić? Tak, jest to jak najbardziej zablokowanie rampy, bo jak te Bane'y wejdą poza rampę, wejdą na otwarty teren, to mogą je spokojnie mikrować, no ale na to już jest troszkę. A O, i teraz te widzisz, i w tym rocze. momencie te Nie, nie Bane'y będą. zobaczyły. Zobaczyły baningi? Nie! Tkeiczu minął te baningi i to może się skończyć po prostu jakimś dramatem dla niego. Ale zostały cztery Bane'y poza rampą, i widzisz, Bane się Bane nawet nie cofają. dojdą. To jest. I w tym momencie mam odpowiedź ze strony Crawlery i Roach i Roach Warren. Warren, tylko że już na to może być za późno, bo do tych Roachy mamy Już ze strony wychodzą te rocze. Tkaiczy znacznie więcej. Mamy 11 Roachy w tym momencie i to już jest, no, dwukrotny limit. I one puszują. Spine Crawlery może się zdążą wybudować w sztuk 1, ale To już kolejny dorabia rolcze, także Tkeiczu zostawi te lingi, załatwi je tymi roczami, które właśnie się wyklują za sekundę w bazie.
w dobrym miejscu postawiony był ten spine crawler, tak? Odstrasza trochę te roachy, a w tym miejscu może być tak, że te linki, które tam były, nie wiem co się z nimi stało, ale chyba albo zginęły, albo... Nie. No za to każdym może robią być... się banele. Tylko teraz... Teraz... Tutaj chyba w Tkaczu... Te roachy chyba tam idą właśnie, ach. No, te banele dużo nie ugrały. Więc roachy u Mariusza właśnie puszują. Kolejny raucze w produkcji u Mariusza. Ale jak dojdzie ta ekipa, która tutaj zmierza. No to jest GG, no to jest za dużo roachy, no to jest ten timing, który pozwala idealnie się wybronić przed banalami i potem masakrycznie puszować, bo po banalach nie możesz praktycznie długo nic zrobić, tak? Mhm. Atak Ale banalami Tkaczu musi się coś czai. Dać. Mamy 19 roachy na 8, to jest... Równie dobrze mu po prostu zrobić amów i... Właśnie.